czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. Z myślą o ósmoklasistach pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu przygotowali informatory naborowe. Choć działanie to było tradycją, w tym roku do dyspozycji uczniów są także informatory w postaci e-booków. Można je pobrać na stronie internetowej www.powiatraciborski.pl w zakładce Edukacja. Dodatkowo każda szkoła ponadpodstawowa w naszym powiecie prezentuje ofertę edukacyjną na swojej stronie internetowej. Tam też uczniowie znajdą informacje o formalnościach niezbędnych w procesie rekrutacji. Organizowany na Zamku Piastowskim jarmark kwiatów przyciągnął na dziedziniec wielu kupujących. Stoiska wystawców przeżywały niemałe oblężenie już chwilę po rozpoczęciu wydarzenia. Na ten czas, który dzisiaj mamy, no czasy pandemii, niestety musimy o nich jeszcze chwilę pamiętać, to możemy chyba rzeczywiście świętować sukces. Cieszę się bardzo, że dopisali wystawcy i cieszę się również, że dopisali mieszkańcy naszego regionu, bo już od samego rana jest ich tutaj sporo. Słońce nam dopisuje, więc tym bardziej zachęca do wyjścia z domu. Oferta letnich kwiatów była niezwykle bogata. Na mieszkańców czekały dalie, begonie, fuksje czy pelargonie, ale nie zabrakło też roślin bardziej egzotycznych, jak bananowce czy oliwki. Wydarzenie spotkało się z tak pozytywnym odbiorem, że już tydzień później, 1 maja, na dziedzińcu Zamku Piastowskiego zorganizowano podobne, tym razem pod hasłem Zamkowa Sobota z roślinami. Radni powiatu raciborskiego na wniosek starosty Grzegorza Swobody zdecydowali o wsparciu powiatowego zarządu dróg. Do jednostki właśnie trafiły nowe sprzęty, m.in. trzy głowice do koszenia. Tak zwane głowice bijakowe na wysięgniku, jak również ciągnione, doczepiane do naszego ciągnika z tyłu. To też jest nasze nowe wyposażenie, poprzednie, jeszcze sprawne, natomiast już bardzo wyeksploatowane, zostają na magazynie, korzystamy z nowych. Na wyposażenie PZD trafił też nowy samochód. Kolejnym krokiem było doposażenie w nowy samochód, taki tutaj dla dyspozycji pracowników, żeby można było coś przewieźć, więc taki samochód transit ciężarowo-osobowy został w tym roku już zakupiony za ponad 130 tysięcy. Nowa brygadówka pomieści w kabinie 7 pracowników PZD, a także niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia prac utrzymaniowych. Powszechny punkt szczepień, który powiat raciborski przygotował w sali gimnastycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w końcu rozpoczął swoją działalność. Po dwutygodniowym oczekiwaniu 6 maja dotarły tu pierwsze szczepionki. W zasadzie przyszły dzisiaj, wstępnie AstraZeneca, natomiast posiadamy też informację, że docelowo będą pozostałe. Punkt mieszczący się przy Wileńskiej obsługują dwa zespoły, które mogą szczepić. To oznacza, że w ciągu dnia zaszczepionych może zostać 500 mieszkańców. Ponad 1130 dawek dotarło do nas. Oprócz tego mamy jeszcze zapas w swoim punkcie szczepień, także gdyby była większa ilość chętnych do zaszczepienia, to możemy szczepić. Sukcesywnie będą tu trafiać kolejne dawki szczepionki. W maju dostarczonych zostanie 1200 dawek Moderny. Aby skorzystać ze szczepienia przy ulicy Wileńskiej, należy skorzystać z systemu e-rejestracji. Centrum Zdrowia i Urody Artimex pragnie zwiększyć świadomość na temat czerniaka, a przede wszystkim przebadać mieszkańców naszego powiatu. Z inicjatywy dermatologów Artimexu 15 maja zorganizowane zostanie wydarzenie, podczas którego specjaliści szczegółowo przyjrzą się znamionom i zmianom skórnym uczestników tego wydarzenia. Badania dla wszystkich chętnych będą bezpłatne. Patronat nad wydarzeniem objął starosta powiatu raciborskiego. Tego jeszcze w historii powiatu raciborskiego nie było. Już niebawem, bo w drugiej połowie maja na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbędzie się pierwszy plener rzeźbiarski pod hasłem Raciborsko-Polscy Książęta Piastowscy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Szósty raciborski bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów imienia Jurka Wiśniewskiego tradycyjnie odbędzie się na Stadionie Miejskim. Trasę będzie można pokonać biegiem, marszem, nordic walking, wózkiem czy marszobiegiem. W związku z sytuacją epidemiczną uczestnicy będą startować w wybranym przez siebie momencie pomiędzy godziną 10 a 15. Zawodnicy po ukończeniu biegu dostaną pamiątkowy medal. Wydarzenie wspiera powiat raciborski.